Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam Cię na kolejny odcinek, w którym będziemy tunigować ten oto samochód, Lampa Dati Casco. I moim zdaniem jest to najszybszy klasyk sportowy w GTA Online. Najlepszy zresztą do prowadzenia. Ma on kilka wad, myślę, że bardzo wiele zalet, które chciałbym dzisiaj poruszyć, przedstawić. W opisie tego filmu znajdziesz link do marketu G2A, gdzie znajdziesz tanio gry. Niektóre gry są naprawdę bardzo tanio, są o 20 albo 40 zł taniej niż normalnie gdzieś tam na Allegro czy innych sklepach. Niektóre gry są jednak droższe, także bierz to też pod uwagę, ale większość, ja często tam kupuję gry i można właśnie dostać taniej, więc jeśli masz ochotę kupić jakąś grę w najbliższym czasie, zajrzyj koniecznie do tego marketu. A teraz wróćmy do mojego casko. Na szczęście wschodzi już słońce, tak się martwiłem troszeczkę, kiedy będzie wschód słońca, żeby pokazać lepiej może ten samochód tutaj w świetle dziennym w GTA, co przede wszystkim rzuca się w uszy. To dźwięk tego samochodu. Ja wsiądę, sprawdzę tylko, czy on ma ten taki smaczek, gdy jak się wsiada, to robi takie. No tak, wsiada się, dodaje tak trochę fajnie gazu i auto ogólnie brzmi bardzo fajnie. Pierwszy raz mogłeś mieć chyba z nim do czynienia podczas napadu z serii A Koka chyba? Nie, to jest Raszkowskiego, trzeba było uratować, czyli więzienie, z więzieniem. No i tam się po prostu wjechało, wjeżdżało do tego kontenerowca. Chodziło, zabijało wszystkich i tam na samej górze był właśnie Lampadati Casco, którego można było sobie zabrać i, znaczy właściwie trzeba było zabrać i pojechać nim na drugi koniec mapy. No i właśnie to jest ten samochód i pewnie zauważyłeś, jak wspaniale to auto się prowadzi już na tamtej misji i naprawdę ten samochód można sobie kupić. On jest dosyć drogi, zerknijmy może do sklepu, po ile on teraz sobie jest. Nie jest, jak zwykle nie mogę tego znaleźć. Tyle tych samochodów pięknych jest, przykuwających uwagę, że no, nie mogę się skupić na tym jednym, który jest tutaj. Lampadati Casco. Ciężko mi się przyzwyczaić do tej nazwy. Przypomina mi nazwę Lamborghini. Kosztuje 680 tysięcy dolarów, także naprawdę sporo. Jest to imitacja, możecie sobie poszukać w Google'ach, ale jest to moim zdaniem imitacja Maserati 3500 GT. Trochę tył się różni, w Maserati jest nieco inny, ale ogólnie jeśli się spojrzy tak na przód, na trochę maskę i szczególnie te wloty tutaj po boku, no to rzeczywiście okazuje się, że auto jest naprawdę bardzo, te wloty mi chodzi tutaj. To auto jest naprawdę bardzo podobne do tego Maserati i zresztą wygląda bardzo ładnie, podoba mi się, a najbardziej podoba mi się to, że ten samochód jest mega szybki i bardzo, bardzo przyczepny jak na klasyka sportowego. Ostatnio testowałem sobie innego klasyka sportowego, który okazał się straszną lipą. To był Roadster. No, zobaczcie sobie koniecznie ten odcinek, żeby czasem tego samochodu nie kupić. On też kosztuje dość dużo. Więc jakie są wady tego auta? Wady są takie, że jak przystało chyba na klasyki sportowe, z tego co zauważyłem, niewiele opcji tuningowych tutaj jest. Więc my skupimy się głównie na aspektach, jeśli chodzi o prędkość, przyspieszenie i prowadzenie. Może pojedziemy sobie jakiś wyścig, sprawdzimy, co ten samochód potrafi. Ja myślę, że potrafi bardzo dużo, bo jeździ się nim bardzo przyczepnie i jest taki w prowadzeniu intuicyjny. To znaczy, masz cały czas nad nim panowanie. Przynajmniej ja mam, to jest bardzo przyjemne. Okej. No i pancerz, ulepszamy sobie do maksa. To jest samochód, który zdecydowanie chcę mieć w garażu na dłużej. No, silnik miałem tu już ulepszony, a to ciekawe. Klaksony. Weźmy sobie. Ojej, kupiłem ten, który. No dobra, 18 tysięcy, nie będę już kupował, nie wiadomo jakich. I takich rzadko kiedy używam. Tutaj te światła, reflektory. Tutaj mamy chyba taki bardziej żółty odcień. Ale mi nie pasuje. Myślę, że ksenonowe będą fajniejsze. No, neony. Raczej nie będziemy tutaj dawali żadnych neonów. To nie jest samochód, w którym neony by pasowały. Absolutnie nie. Tutaj mamy już ubezpieczenie kupione. Tablica. Kupimy sobie czarną. Lakierowanie. No i tutaj się tak właśnie zastanawiam, czy dać go zostawić w czerni, czy dać jakiś inny kolorek. No. O kurde, on ma naprawdę bardzo ładne kolory. W sensie te samochody tutaj w GTA, niektóre mają jaśniejsze te kolory, inne mają ciemniejsze. Naprawdę, jest to takie dosyć widoczne. A i nie wiem, jaki tutaj.
Dutch. Auto ma naprawdę bardzo ładny kształt. Ta linia mi troszeczkę nie, czy ja mogę tutaj myszkę? Mogę. Ta linia jest tutaj bardzo fajna. To taka pociągnięta jakby w dół. I przeważnie nie podobają mi się tego typu samochody, znaczy gdy linia jest tak pociągnięta, ale ten jest wyjątkowo ładny. Muszę tu przyznać, że Rockstar się tu postarał. I trzeba by było wybrać jakiś ciekawy kolorek. Myślałem o takim właśnie jaskrawym, ale no nie wiem, czy to do klasyka pasuje. W tamtych czasach chyba takie jaskrawe kolory nie były zbyt popularne, a jeśli już to były, to chyba białe. Jakieś takie kremowe, może dla sportowych aut, zielone. Tak mi się kojarzą z Jaguarami zielone kolory. Taki jaskrawo-żółty też nie pasuje. O, brązowy. Może uda się zrobić z tego takie fajne, ciemne złoto albo karmelowy kolor, jeśli dodam tu perłę jeszcze. No, spróbujmy się tym pobawić. Perłowy. O, metaliczny. Dobra, to trzeba znaleźć jeszcze raz. Okej. Mam metaliczny. Dobra, dajmy taki, zobaczymy, ale dziwne. No dobra, weźmy jeszcze raz ten kolor metaliczny, brązowy, taki ciemniejszy trochę jest. I teraz powinno się udać. Ojej, się prawie nic nie zmienia, to jest... Musimy znaleźć takie miejsce, o, właśnie. Teraz dobrze widać na masce. Wow, wyścigowy żółty sprawił, że ten samochód jest naprawdę taki złotawy. O, fajnie to wygląda. Myślę, że taki żółty, wyścigowy żółty jest zbyt jaskrawy, a ten żółty jest taki troszeczkę bardziej stonowany i z boku może samochód będzie wyglądał do takiego właśnie złotego. To mi się bardzo podoba. Teraz zobaczmy, za ile można go sprzedać. Za 500 000 prawie. Nieźle. Obniżony już jest, bo sobie go obniżyłem, bo nim sporo też jeździłem przed właśnie modyfikacją. Bo lubię nim jeździć, jest naprawdę przyjemny w prowadzeniu. Teraz mamy wszystko na obniżeniu, jeśli chodzi o tunik, to bardzo się cieszę, bo przyda się trochę więcej kasy. A tutaj można sobie 0 dolarów ciągle, nie wiem, czy to jakiś bagiet, czy co. No ale chyba przyznamy wszyscy tutaj uprzejmie i zgodnie, że luksusowe felgi nie bardzo pasują do tego samochodu. Chociaż te może jeszcze bym jakoś przebolał. Te fabryczne są całkiem niezłe. Mi się przeważnie podobają właśnie fabryczne felgi w samochodach tutaj w GTA. A tu są jakie? Lowrider. More classy shit. To wygląda spoko. Te wyglądają fajnie. No dobra, zobaczymy sobie jeszcze jakieś inne. Tuner, terenowe, sportowe, muscle carowe to raczej nie... Chociaż... No bardziej niż luksusowe. Można by jeszcze z tego coś powybrzydzać. Terenowe to odpada na pewno. Sportowe... To jest klasyk sportowy, ale to są felgi sportowe dla samochodów współczesnych, więc powiedziałbym, że to raczej nie będzie pasować. Od SUV-ów też nie. Tuner. No staram się właśnie wybrać takie felgi w miarę, które będą ładnie wyglądać z tym samochodem, bo te mogłyby być jeszcze. Dlatego, że to niewiele opcji mamy tutaj do wyboru. I chociaż z tym się jakoś tutaj pobawię. No, te moim zdaniem pasują. Jestem zaskoczony, że właśnie te tunerskie jakieś się znalazły takie ciekawe, ale tak czy inaczej najfajniejsze są chyba te lowriderowe. Jakieś sobie tutaj wybierze. No, te są kozackie, biorę je. Dobra. Kolor cool. Wow. No moim zdaniem te bardzo pasują, a zobaczmy, czy są jakieś takie pod kolor lakieru. Są, ale chyba zbyt jaskrawe. Dajmy sobie takie. Zobaczymy, czy jeszcze... O! Brązowe lepiej wyglądają. Niech będą. Projekty. Tu możemy takie coś zrobić. Czy to pasuje? No nie, nie bardzo. Nie bardzo pasuje do reszty. To się tak trochę zbyt świeci. A! Dajmy jeszcze kuloodporne opony. I żółty dym spod opon. Dobrze. Szyby. No ja sobie tutaj dałem lekko przydymione. Moim zdaniem to bardzo pasuje. Takie całkiem przydymione... limuzynowe, ciemne, nieprzeźroczyste, nie bardzo. A takie są, myślę, że spoko. No i dobra. Mamy odpicowane casco. Wow. No, to auto naprawdę wygląda przekozacko.
Szczególnie po moim tuningu. Skromnie, muszę przyznać. Nie, bardzo ładnie wygląda. Ten kolor złoty nie jest taki złoty, że złoty. Jest taki złotawy. To jest taki karmel złotawy, mógłbym powiedzieć. Może zauważyliście albo i nie, ale no specjalnie nie włączyłem tutaj muzyki żadnej, żadnego radia jest wyłączone. Dlatego, że chcę, aby był cały czas słyszalny dźwięk tego samochodu, który na pewno niejednego z was skusi do tego, aby go sobie w GTA zakupić. To jest naprawdę świetny wóz i bardzo szybki. Może tak przejadę się nim przez miasto troszeczkę i może też pojedziemy sobie jakiś wyścig, jeśli uda się dobić do jakichś tam wyścigów. No musiałbym sam stworzyć, żeby przejechać się klasykami sportowymi, bo mało chyba kto wybiera właśnie tego typu samochody do wyścigów. No zobaczymy zaraz. W każdym razie no tutaj nie ma kompromisów. Auto naprawdę jest bardzo, bardzo szybkie. Na pewno wiele miejsc się nim szybko bardzo dostaniemy. Naprawdę jest porównywalne do takich samochodów sportowych współczesnych w GTA. Szczególnie pod względem prowadzenia. No jest po prostu świetne auto. I rozbiłem się jak zwykle. Mówię o wspaniałym prowadzeniu tego samochodu, a tu nagle bach, dzwon. To cały lucek. Dzwon kolejny. No nie no, ale każdy kto tam jeździł tym samochodem może to przyznać. Auto jest naprawdę świetne pod względem prowadzenia. Oczywiście to nie jest, nie wiem, Progen T20 ani, nie wiem, Zentorno. Chociaż może Zentorno nawet być bardziej przyczepne. Zentorno tak troszeczkę rzuca tą dupą. A tutaj jest naprawdę fajnie. No i co? I jest szybkie. Zobaczymy może standardowo na te zegary, chociaż to niewiele nam powie. Ups, ups, ups. Trochę uszkodzimy ten samochód. Przy okazji sprawdzimy jego wytrzymałość. Czuję się jakbym oglądał jakiegoś starego Jamesa Bonda. Chociaż James Bond raczej jeździł Astonami Martinami niż Maserati, ale... No dobra, mamy... 100 mil. Wiem, że to niektórych wkurza, że ja patrzę na ten licznik. Wow! O kurde! On jedzie prawie 130 mil na godzinę, to jest naprawdę sporo, jak na taki samochód, myślę. Myślę, że te klasyki tyle nie osiągały, a to jest na miarę tych naprawdę najszybszych samochodów GTA. I można sobie zobaczyć ten poprzedni odcinek, gdzie robiłem innego klasyka sportowego i się właśnie ścigałem z jednym graczem, który miał casco, czy casco, casco, auto casco, który miał auto casco i który... Właśnie na prostej mnie wyprzedzał jak chciał. Nie miałem szans go dogonić, mimo że miałem tamten samochód stunigowany na maksa. Bolało jak cholera, no bo też wydałem na niego dużo kasy, chyba nawet tyle co na ten samochód. Dlatego warto właśnie oglądać moje, nie wiem, testy tunigowania tutaj w GTA, z tego względu, że będziesz wiedział co kupić, na czym się nie zawieść, tak? I będziesz wiedział, który samochód jakie opcje tuningowe ma. Chyba, że spawnujesz sobie kasę i możesz kupić sobie wszystko. Czego nie polecam, bo można otrzymać za to ładnego bana i wydać kolejną kasę na nowy kod do GTA. No dobra, to chodźmy może poszukać jakiegoś wyścigu. No niestety nie udało mi się znaleźć żadnych graczy w moim wyścigu. Nikt nie chciał dołączyć z takich randomów, więc a nikogo też z moich znajomych nie ma teraz online. Dlatego, no niestety, nie sprawdzimy tego Lampadati dzisiaj w wyścigach, ale zapewniam, że naprawdę ten samochód w swojej klasie radzi sobie perfekcyjnie, a jeśli nie wierzysz moim słowom, polecam zobaczyć ostatni odcinek, gdzie tunigowałem jeden z klasyków sportowych. Przepraszam, że nie pamiętam nazwy tego samochodu, ale naprawdę nie zasłużył sobie na to, aby pamiętać o jego nazwie. I tam naprawdę Lampadati robi ze mnie miazgę. Na prostej zostawiam jej i koniec, nie mam w ogóle nic do gadania. Co mogę powiedzieć o tym samochodzie jeszcze? No przede wszystkim, tak jak wspomniałem, prowadzenie jest tutaj świetne i no cena jest wysoka, nie jest to może najszybsze i najlepsze auto w GTA, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że niewiele graczy tym samochodem jeździ, przynajmniej na napadach czy na jakichś tam misjach. Wszyscy mają Kurumy najpopularniejsze albo T20,
Znaczy, ludzie może przychodzą też tutaj pograć w taki sposób, żeby po prostu sobie postrzelać. Każdy szuka w GTA czego innego. Na szczęście takie ludzki jak my mają też odrobinę motoryzacji i mogą się pobawić w tuning, wybór fajnych samochodów do tuningu, czy też podziwianie ich, bo naprawdę te modele w GTA są przepiękne. Może Casco teraz nie wygląda super. No bo nie. Trochę obtuczone jest i zgubiłem niektóre elementy karoserii, ale naprawdę polecam ten samochód. Mogę zdecydowanie polecić. Nie mogę polecić ostatniego samochodu z ostatniego tuningu, ale ten jest jednym z chyba zresztą najlepszym klasykiem sportowym, jakim jeździłem do tej pory. I myślę, że najlepszym, bo nie wyobrażam sobie, żeby jakiś klasyk sportowy był lepszy. A jeśli jest, to oczywiście dam znać na kolejnych tuningach. Tymczasem trzymajcie się, na razie. Do zobaczenia. Pa, pa. O mi, na multiku nie ma z kim grać. Ach. No dobra, podstawowa zasada. Najpierw trzeba byle jak chociaż przejechać trasę bez takiego restartu do